Cześć, jestem Kinga z Otwartych Klatek i dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić proste i smaczne samosy. Do przygotowania samosów potrzebujemy ziemniaków, groszku z marchewką, mąki, wody, oleju i przypraw takich jak garam masala, pieprz ziołowy i sól. Więc zaczniemy może od tego, że ugotujemy ziemniaki z groszkiem i marchewką. W czasie, kiedy gotują nam się ziemniaki, możemy przygotować ciasto do samosów. Będziemy do tego potrzebowali 2 szklanek mąki, 2 szczypty soli, wody i olej. Ugniatamy ciasto rękoma do tego czasu, aż nie będzie się nam ono przyklejało do dłoni. Ciasto musi być dosyć tłuste. Kiedy już ugnieciemy ciasto na jednolitą masę, tak że nie przywiera nam do dłoni, jeszcze troszeczkę je natłuścimy. Dosłownie kapka oleju. Kiedy ugniatamy, warto dodawać oleju i wody sukcesywnie, żeby osiągnąć odpowiednią ilość, bo też każda mąka jest inna. I takie natłuszczone ciasto wkładamy na pół godziny do lodówki, żeby odstało. Ziemniaki, groszek i marchewka już się ugotowały, dlatego dodajemy przyprawy, garam masalę. Jej warto dodać dosyć dużo. Sól i pieprz ziołowy, ale można dodać też zwykły. Pieprzu nie za dużo, bo garam masala sama w sobie jest dosyć ostra. Możemy dodać też troszeczkę oleju. I jeżeli mamy blender, to fajnie zblendować to, niezbyt dokładnie. A jeżeli nie, to po prostu możemy utłuc widelcem albo tłuszkiem do ziemniaków. Jak już zmiksujemy, to warto spróbować, czy odpowiada nam smak. Wiadomo, każdy ma indywidualny, więc dodaję więcej lub mniej tych przypraw. Ja dodam jeszcze troszeczkę garam masali. No, na talerzyku za mało, bo chciałam, żeby ładnie wyglądało. Dodaję dużo tej masali, bo lubię przyprawy. Lubię, jak jest ich dużo. Myślę, że teraz smakuje dobrze. Dlatego wyjmę teraz ciasto. Jak nie mamy wałka, ja na przykład u siebie w domu nie mam, możemy użyć jakiejś szklanej butelki albo dużego słoika i to też bardzo dobrze nadaje się do wałkowania. Zanim jednak zaczniemy wałkować, ważną rzeczą jest, żeby posypać stół czy też deskę mąką, żeby nam to ciasto nie przywierało. I samosa tradycyjnie się smaży, natomiast ja wolę wersję pieczoną, bo ma mniej tłuszczu, a poza tym, nie wiem, jeżeli ktoś na przykład nie umie jeszcze tak super dobrze kleić ciasta na samosy, to jeżeli nam się rozpadnie i wyleci farsz, to też ten tłuszcz już nie za bardzo będzie się nadawał do smażenia. Natomiast moim zdaniem są smaczniejsze pieczone samosy. Ja ich nie będę formowała w trójkąty, jak to się zazwyczaj robi. Moje samosy mają kształt trochę zbliżony do polskiego pieroga, ale myślę, że wyglądają też całkiem spoko. Ciasto wałkujemy tak, żeby było bardzo cienkie, to jest ważne. Kiedy już wytniemy sobie takie kółeczka, bierzemy, nakładamy troszeczkę farszu, też nie za dużo, żeby on nie wyleciał. Składam, tutaj tak kładę na sam środek, troszeczkę też wyciągam, składam na pół. Ważne, żeby wszystkie brzegi ciasta się z sobą stykały. Najlepiej, jakby było to równo. Też je troszeczkę wyciągamy i ugniatamy tak jak w pierogach, czyli tak paznokciem. Tutaj takie falbaneczki zrobię.